Jeszcze coś zniszczyła moja czarna dama? Chyba to już wszystko. Przyszły już jakieś stwory? Chyba czarnoksiężnik przyszedł. O! I mój loch już wygląda jakoś. Jakoś. 28 tysięcy. Taką kasę mógłbym rozwalić piorunami całego tamtego strażnika. Aczkolwiek pewny nie jestem. Jego stwory są potężne. Moje muszą być potężniejsze. Wspomagałem teraz swoje stwory. I widziałem, że wspomagając je piorunami daje im to naprawdę bardzo dużo. Więc przy ataku na niebieskiego trzeba to powtórzyć. To już nie. Jest ok. Teraz to spokojnie mi wystarczy. Tym bardziej, że tyle moich stworów zginęło, że muszę zapłacić tylko 8510 sztuk złota. A nie tak jak to było wcześniej, 13 tysięcy. Najpierw muszę odbudować swoją armię. I chyba użyję przymusu. Trochę mnie to denerwuje, że czasami sobie robię co chcą. To tutaj nie ma kurnika? Jest kurnik. Głupi błąd. Będzie teraz szedł dookoła, żeby iść do kurnika, no. Gdzie to leży? Ten idzie po wypłatę. Ten nie wiadomo. Tamten już zaczął ginąć od... braku jedzenia. No właśnie ten. 20... nie, 43 tysiące. Boże. To jest kasa. To jest cały majątek. Powinno być 25. No i jest 25. Te nowe hofiki się będą budziły. Na szczęście hofiki tutaj nie kosztują manę. W jej części. Ani nie kosztują ani grosza pieniędzy, więc można jakby sobie wybudować nawet 100. Chociaż nie wiem, może jest ograniczenie na hochliki? Tego nie wie nikt. Wątpię, żeby takie ograniczenie istniało. Jeśli by miało istnieć. Ogółem, jeśli miałoby istnieć ograniczenie na stwory, to byłoby to troszkę dziwne. No, jest ograniczenie, że no... z danego wyjścia może wyjść tyle, a tyle stworów. Coś mi się wydaje, że tak czy owak dalej mam 20 stworów. Rozumiem, że ja będę miał zawsze 20, a on będzie miał zawsze 30. Coś trzeba z tym zrobić. Zapytacie pewnie co? Boże, już się boję. O Boże. O Boże. Trzeba się ich pozbyć, to w tym momencie. Dawaj. Zobaczysz piękniejszego lochu, niż mój. O, właśnie. Bardziej są... O. To może na terenie przeciwnika czary są słabsze. To by miało sens. Nie działa. Czy
piechotnicy pracują? Wszyscy tańcie, wszystkie pracują. Czy ja bym mógł sobie jakiegoś stwora zrobić? Nie bardzo. Demon żółciowy jest głodny. Ja trzeciego kurczaka, jeszcze mu mało. Czwarty, piąty, szósty. O, szósty. A, on jest na czwartym poziomie, dlatego tak mało. To ma sens. Chciałbym jeszcze jedną czarną damę. Om, witam pana. Panie czarnoksiężniku, jaki pan ma czar jeszcze? Mocne słowo. Jest okej. Okay. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Jorun. Pozdrowienie, którego nie widać. Meteor. Wyprodukowano pułapkę. Pocisk sam naprowadzający. Aha! Minus w postaci stwora, możemy ich wyrzucić znacznie więcej niż sam stwór. Dobrze, nie. Dobra, koniec zabawy, siedemka. Siedemka to jest jasno widzenie, które nie działa. Huragan. O, moment, tu była ta czarna dama. A, nie zwinąłem, ja nie zdążyłem. Odbicie i mocne słowo. Odbicie wygląda w taki sposób. Jeśli w jego stronę teraz poszłaby jakaś, no na przykład pocisk tam naprowadzający, to wtedy odbiłby się. Przydatna rzecz. Gdyby walczyło się z bohaterami, ze stworami już nie ma tak pięknie. No! To jest skarbiec. Pełny złota. Wow, co to było? Aha! W taki sposób mogę zbierać złoto. Nie, nie mogę. Dziwne. Wcześniej nacisnąłem w ten sposób i mogłem. Błąd. Znowu. Nie rób. Wyprodukowano pułapkę. Tutaj jest mało złota. Tu jeszcze 5 ogników. Tak wszystkie stracę przy ataku na niebieskiego. Jest bardziej niż pewne. Niemal 100% sprawa. Muszę go kiedyś w końcu zaatakować, no. Jednak nie chcę. O, pułapka magmowa. Postawię ją tu. Jak działa pułapka magmowa? Pułapka magmowa powoduje zniknięcie posadzki, zamiast której pojawia się wrząca magma. Proste. Czyli, gdzie ja ją postawię? Chyba tutaj. Tak? Tak. Pułapka magmowa. Jeśli w tym miejsce stanie bohater albo niebieski stwór, wtedy w to miejsce pojawi się lawa. Proste. Wtedy tędy się nie da przejść, no chyba, że wybuduje się... Po co on robi tutaj ten tunel? Jeśli wybuduje się most... Ja widzę, że te ściany są niepowzmacniane, zresztą to się nie przyda już. To są bohaterowie. Tu jest coś wartościowego, po coś co... Ciekawe co to jest. A, trochę tam tego dużo. A ja nie chciałbym znowu tracić wszystkich stworów. Chociaż teraz moje stwory są wytrenowane. Zniszczyły mojego przeciwnika, zanim ten się zdążył obejrzeć, mimo tego, że straciłem... Szczerze, straciłem tylko 4 stwory. Przyszło kilku nowych. Płaty, ile im płacę? 10 tysięcy to dalej mniej niż było wtedy. Nie, tutaj oni są słabi. Ale ja bym chciał więzienie. O, co to było? Znowu
zły przycisk. Pająki. Pająki żuk. Nie warto. Jeśli znajdę coś tu pożyteczniejszego, to wtedy tu przyjdę. Bo jak na razie znalazłem tylko tą znajdkę, która nie wiem co daje, bo w ten sposób nie możemy się dowiedzieć. I co jeszcze znalazłem? No i tego żuka i pająka na 8 poziomie. No pająk to jeszcze może być, bo on ma pajęczynę, która zatrzymuje przeciwnika. Tak, 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 bardzo zabawne. Ha, ha, ha. Ośmiejmy się razem. I co? No i żuk, który nie wie nawet, czy ma jakieś wzmocnienia na tym swoim 8 poziomie. No żuk to najsłabszy stwór w grze. No dobra, z drugiej strony przydałoby mi się jeszcze dwóch stworów. Co tu jest? Taka jakby wysepka. Może tu coś jest ciekawego? A gdzie tam? Po co ci dawać coś dodatkowego? Przecież dasz sobie radę z 20 stworami przeciwko 30. Rozumiem, że ciebie jeszcze nikt nie potraktował błyskawicą. Ja będę pierwszy. Wyjaśnisz mi, po co ty masz warsztat wokół kryształów? Przecież to jest tak mało ekonomiczne, że to się w głowie nie mieści po prostu. Tak, oberwie. Chodźcie tu, chowliczki. Ja czekam. Czekać wiecznie nie będę. No chodźcie, że tu. Ej, tak jak pozwany. Wow, przeszedł. Dobra. Znowu poatakuję bez drony. Zrobił łapkę i co? I myśli, że jest twardy. Właściwie to jest. Z taką ilością stworów to on by mógł rozwalić. Nie, zielonego. Bohaterów jednym machnięciem. Co to jest? Boże, co to jest? Może ja im nie mogę zadać tu krzywdy. Z drugiej strony też przed chwilą rozwaliłem połowę logiku. Wszystkich wziął. Nie, myślę, że moje stwory sobie dadzą radę z nimi. Tak myślę. Dalej nie mam jakiegokolwiek pomysłu, co by tu zrobić jeszcze. Dlaczego ja mam pomocnika defensywnego? Zobaczę, co by zrobił pomocnik rozbudowy. Szczerze? Nic by nie zrobił. Nic nie robi. Wyprodukowano drzwi. A pomocnik... Czeka cię niebyt, strażniku. Pomocnik agresywny coś mi próbuje pokazać. Oj, 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 nie, nie, nie. Wyprodukowano. O, czego on użył znowu? Aha, pułapkę gdzieś ustawił. Dobre pytanie. Gdzie ona jest? Tego nikt nie wie. Wyprodukowano pułapkę. Coś jeszcze się trenuje? Nie, choć powinni. Wow, wow, wow. Znowu lag. Ej, 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 dlaczego ja mam tylko... Momencik. Gra zapisana.
Gra załadowana. Który to jest moment? No, coś ten deseń chyba. Boże, wywalił mi wszystkie stwory prawie. Nawet nie wiem kogo wywalił. Zresztą mogę sprawdzić zawsze. To moment, gdzie sprawdzę, kogo tam nie ma. Gra załadowana. Smoki wywalił. Głównie smoki wywalił. Nie, nie ma mowy, bo później te wszystkie stwory będą musiały się od zera trenować, a ja się na to nie zgadzam. Gra załadowana.